Witam w kolejnym odcinku. Odcinku z uprawy pod Ubin. Co mamy w planach? W planach mam likwidację połowy tego przężyta, tam co jest zachwaszczone. Ale zanim to zrobimy, to sobie zobaczę, ile ja mam ropki. Gdzie mój patyczek? Był taki fajny patyczek i nie ma, dobra. Żebym nie zrobiło jak ostatnio. Ja coś tam czapki wyjeździłem. Wyjeżdżam na chwilę, bo zaraz muszę jechać na mecz niestety. Mamy sobotę. Starczy, bez problemu. Na ten wyjazd zankuję banieczkę następnym razem. No, dokończymy. Dzisiaj sobota, pogoda, w końcu też obeschło. Mam nadzieję, że obeschło. Zobaczymy, co będzie. Chcemy teraz tak, uprawa jest, żeby zasiać szybko. W poniedziałek na wtorek, żeby to obsiać. Co będzie siał? Ubin na ziarno, żeby mieć na pogląd w przyszłości. I co? Opryz na kwas mnie czeka też poniedziałek. Stachu jeszcze tam pryska. Widzieliście w poprzednim odcinku, zaczęte pryskanie było wraz z sadzeniem ziemniaków. Uruchomiliśmy pierwszy raz opryskiwać. Fajnie zadowoleni z niego, Stachu też. Ja jak mówiłem w poprzednim odcinku, że Stachem za te pieniądze to jest super sprawa. Także co? Czeka mnie teraz oprysk na kwas i tydzień po tym daję azot. Czyli w poniedziałek pryskam, w weekend przyszły kupuję azot na drugą dawkę, no i siejemy. Ma być jakieś ochłodzenie i jakieś deszcze mają też przyjść, także pewnie będę dawał wtedy, jak będzie miał już zapowiadać na deszcz. No widzicie, tu jest zboże i tu jest odcięcie, gdzie tu jest tak naprawdę samo pole pężu. Tu jest w połowie odcięcie i dotąd będziemy, widzicie nawet na kamerce pewnie po kolorze, tu jest odcięcie, bo tu jest zapężone pole strasznie. Tu tego pężu nie ma, zboże ładnie się prezentuje. Tu tego pężu nie ma, jest tylko sam ten taki jednoliścienny kwas, takie kwiatuszki, nie kwiatuszki, no widać w różnicy zboża. Dobra, jedziemy. Zobaczymy, jak się będzie szło. Dobra. Jeszcze kółeczko. Machniemy do góry. Zobaczymy, jak ta orka wyjdzie. Na razie jeszcze ładnie odzwierciedliłe. Miałem pół robić na wiosnę, ale no niestety czasu nie ma. Z wiatem mamy robić. Trzeba rozkręcić trochę na śrubie. Trzeba rozkręcić go na śrubie, żeby tył szedł głębiej. Dobra, i kółeczko jeszcze. Nie w tą stronę chyba. Dobrze kręcił. Wyżej damy. Cóż, tym kółkiem kurwa się stało. To jest grane, dobrze, że jest młotek. Puściło. Coś takiego, zobaczymy. Sobie ustawię, dzisiaj zacznę orać to. Coś tam było, bardzo szybko idzie tym pługiem. Całkiem inna robota jest jak tym moim dwuskibowym. Ten pług bierze połowę więcej mi się wydaje niż tamten mój mały. Także no robota fajnie idzie. Likwiduję to przeżyte, jak wam mówiłem. No bo nic z niego tu nie będzie niestety. Niestety nic z niego tu nie będzie i dlatego taka decyzja.
idzie. No, duży ten bóg, mi się wydaje, że to 35 jest. Nie 30. Kurwa, i dlatego tak ubywa tego pola. Dlatego tak pola ubywa. Tak, widzowie, chwila nie uwagi, koło wpadło i kurwa ciasto, a pod spodem piasek, widzicie? I tak to jest, tu jest kurwa takim, tu jest takie kółeczko pieprzone, zawsze tu było mokro. Już kiedyś z wujkiem Ruską topiliśmy, jak byłem mały. Teraz tylko pług przetargać. Kurwa, noga mi wpada cała w błota. Pługi no wytargać, o. Takie ciasto? Masakra, ale trzyma. Jeszcze trzeba narzucić. O raju. A już byłem, kurde, zadowolony, bo już końcówka. Mówię, zaraz się skończy orać. O, tak skończyłem prawie. Ja stachu dopiero był 60, ale żeby odstawić. To bym musiał wracać z powrotem. Brum. Targamy ten pług z błota. Targamy ten pług z błota i jedziemy dalej z tematem. Trzeba minąć to miejsce i tyle. Celować. Sieć. Nie jest bajk. Gdzie te zawleczki rzuciłem? Gdzieś tutaj leżą. Co to za przygody, co to za dzień bez przygód. O mordę, weź to targnij teraz. Trzeba go chyba wyciągnąć trochę. Mam nadzieję, że łapy nie skrzywi. Dobra, jakoś to będzie. Teraz dupę podnieść do góry. O, oh, fuck. A,
To jechać. Trzeba się namordować. No cóż, kurwa, to nie opada. Się dźwignia. Odbiła. O, tak jest. Ja jebie. Jak ten puk postawić? To blokuje, to blokuje. Może trzeba by trochę go nastawić, bo mam cię, suko. Jedziemy dalej. Ale z przygody. Jeszcze teraz przejedź. Warstwa niby sucha zwierzchu, a kurde pod spodem masło. Masło i masło, jeszcze raz masło.
Polska się topi zaraz. Idzie. Coś głębiej to zaraz kurwa siada. No, machnięte, jest dobrze. Nie spodziewałem się, że się da tak wjechać i tak się uprawić. Jestem zadowolony, także co? Opa. Jadę teraz. Opa, druga godzina już dochodzi. Tak jest, jadę. No i pole jest przygotowane, jedziemy teraz po siewnik. Nie pokazywałem bronowania, bo cóż to za nudzać takimi bronkami. 20 minut i po robocie było. To przez jera muszę iść. Latałem włosy. I co, jedziemy po siewnik, zapinamy, tankujemy łubin i lecimy z tematem. Cały dzień. Cały dzień zaplanowany. Potem jeszcze jedziemy pryskać ze Stachem, nagramy coś z drona, no i tu na kwas będziemy u mnie pryskać, także mamy dobry czas, bo jest godzina 15, udało się to obrobić. Co prawda cały ciul to jest, no ale jak na 30 to jednak coś. I co? Zasiecz to zostanie tak naprawdę 40 minutek i będzie posiane, także jedziemy po siewni. Osiemdziesiąt za metr. Tyle samo cały czas. Nic nie spada. Nic nie spada. No. Nie ma dostawy z Ukrainy. Ubinu nie. No właśnie. Zobacz. Schowaj, schowaj. Cały ten, czyściutki jak nie wiem co, kupiony za przewiany, nie? Ale to na jarmarku? Nie, w Opuszczy kupowałem na tym, u gościa takiego, wiesz? Tam handluje, już kiedyś od niego brałem i wiesz. Ale to od nie. Nie, on chyba skupuje i sprzedaje tylko. No i jadę siać tu za Przężyto i tam koło krzaka. Hektar w sumie będzie. I to na nasiona. 200 na hektar, zobaczymy co z tego będzie. 200 na hektar, no. Dobra, próbuję jak ogień zobaczył, jedziemy. Jak to będzie szło. Także co? Siejemy tu, jedziemy potem od razu do Piotrusia zasiąść mu tam kawałek i dostanę kawałek.
mamy potem prysnąć i w sumie dzień zleci. Tak naprawdę. Stacha 20 aru jęczmienia, czy tam 30 na paskach. No i u Piotrusia mam zasiać 0,5 hektara owsa. Bajecznie, patrzymy jak będzie szło. No i ładujemy na drugim polu po talerzówce. Nie wiem czy dawki nie zmniejszy, bo może mi braknąć tego łupinu. Tu się pięknie uprawiło i tam chyba do krzaka zasieje do połowy, bo tam jest strasznie mokro. No niestety nie mam ciągnika z napędem, to ciężko to uprawić. No i nie ma sensu chyba tam wjeżdżać dalej po prostu. No to tu się ładnie zasieje na tą górę, na tej górze i będzie bajka. Dawka jest 200 na hektar ustawione, 220 nawet bym powiedział, bo ubywa z tego siewnika nieziemsko. Boję się, że może mi górna nie starczy na to. Będę musiał zmniejszyć dawkę wysiewu teraz. Bo może braknąć po prostu. Objało to pole teraz po talerzówce. Wejdziemy, zobaczymy. No powiem wam, że ubyło bardzo dużo z tego siewnika. Aż ta dawka jest za duża ustawiona. Będę musiał... Kurde, brudne łapy. Będę musiał to zmienić. Jest teraz 3,12. To jest 3,12, to jest 59. 240 kg trzeba ustawić na 51. Dobrze patrzę, 51. 2,14. 57, może 52? 52, dobra. 2 10, 10, 12, 13. Zmniejszymy trochę tą dawkę tutaj. Muszę osmarować te tryby po siebie. Już też smarowane były na jesień. O, bo mi może braknąć tego łubinu. A nie chcę, żeby mi brakło. Lepiej, żeby zostało. A kupiłem 200 kg. Miało starczyć na hektar. To przesadziłem.